Witajcie bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Moi drodzy, gdybym początkującym hodowcom roślin doniczkowych miała polecić jakąś jedną roślinę, która jest najbardziej odporna, najbardziej wytrzymała i wymaga najmniej poświęconej jej uwagi, to byłaby to właśnie sansevieria. Sansevieria zwana jest wężownicą lub językiem teściowej. Pokażę Wam, kiedy przesadzać tę roślinę, i oczywiście opowiem Wam w kilku słowach, jak ją uprawiać, jakie warunki trzeba spełnić, a jest ich naprawdę bardzo mało. Tak naprawdę wystarczą dwa warunki i sansevierie będą Wam tak pięknie rosły jak u mnie. Zapraszam Was do oglądania. Jak sami widzicie, jestem otoczona kilkoma odmianami sansevierii, o których za chwileczkę Wam powiem. Tak jak powiedziałam na wstępie, sansevieria na dobrą sprawę wymaga tylko dwóch warunków, żeby ładnie rosła. Należy ona do grupy sukulentów i podobnie jak sukulenty i kaktusy, sansevieria nie lubi wody. Na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o podlewanie tej rośliny, to takie większe egzemplarze, starsze egzemplarze w zimie podlewam raz w miesiącu, a w lecie tak co 3 tygodnie. Czyli podlewamy ją minimalną ilością wody. Niektóre osoby piszą, że wykończyły sansevierię. Ja uważam, że trzeba mieć naprawdę niezły talent, żeby pozbawić życia tej rośliny, ponieważ one są roślinami żelaznymi, twardzielkami, prawdziwymi twardzielkami, więc pierwsza sprawa to mała ilość wody, drugi warunek to odpowiednia gleba. I tutaj używamy ziemi do sukulentów i kaktusów, a ja robię sobie sama taką ziemię do roślin doniczkowych i w przypadku sansevierii jest to ziemia uniwersalna połączona z torfem. Do tego dodaję perlitu, wermikulitu, żeby była lekka, żeby woda nam nie stała w doniczce, żeby ta gleba była przepuszczalna. Także mało podlewamy, dajemy fajną ziemię, i sansevieria na 100% będzie nam dobrze rosła. Tym bardziej, że w przypadku tej rośliny w ogóle nie musimy się martwić o światło, ponieważ moje sansevierie rosną zarówno na stanowiskach południowych, na oknach południowych, czyli w pełnym słońcu, jak również praktycznie w zupełnym cieniu. Przy czym odmiany, które mają liście żółte, kolorowe, takie jasne, one fajniej wybarwiają się w słoneczku, a te odmiany o liściach zielonych bardziej tolerują cień. Także sansevieria będzie Wam rosła wszędzie, nawet w łazience, gdzie jest takie maleńkie okno z maleńką ilością światła. Sansevieria, wężownica język teściowej, to roślina, która rewelacyjnie sprawdza się w sypialni. Wydziela tlen, pochłania różne szkodliwe substancje, które mamy na przykład, nie wiem, z jakichś lakierów, klei. I przez NASA uważana jest za jedną z takich roślin, które oczyszczają powietrze i filtrują je. I tutaj zrobiłam sobie takie połączenie sansevierii i aloesu, ponieważ aloes jest rośliną, która również świetnie sprawdza się w sypialniach. Obydwie te rośliny wydzielają tlen. Jeśli chodzi o podlewanie, to już Wam powiedziałam, w zimie raz w miesiącu, w lecie co 3 tygodnie. Oczywiście, jeżeli przesadzimy sobie takie małe roślinki, mamy młode rośliny, to wtedy częściej możemy je podlewać. Sprawdzamy, kiedy ziemia jest zupełnie sucha, wtedy wchodzimy dopiero z podlewaniem. Jeżeli chodzi o nawożenie sansevierii, to ja kompletnie tutaj robię to tylko wtedy, kiedy mi się przypomni, czyli w okresie zimowym robię to raz na 2 miesiące, natomiast w lecie raz w miesiącu. I tutaj używam nawozu do sukulentów i kaktusów. Jeżeli chodzi o przesadzanie, robimy to kiedy? Robimy to wtedy, kiedy doniczka praktycznie nam się już zupełnie zniekształca, kiedy ta sansevieria już z tej doniczki wychodzi.
I kiedy przesadzamy sansewierię, właśnie robimy to wtedy. Zobaczcie, ta doniczka już jest praktycznie całkiem tutaj taka na boki, aż się rozszerza, bo ta sansewieria ją zupełnie rozpycha. Nie dajcie dużych doniczek, jeżeli wsadzacie te rośliny. One lubią rosnąć bardzo, bardzo ciasno. I teraz z tej sadzonki mogę sobie pobrać już nowe roślinki. Zobaczcie. I teraz mam dwa wyjścia. Mogę podzielić jeszcze na kilka nowych sadzonek, albo tę roślinkę wsadzę do nowej donicy. I donica, pamiętajcie, żeby również nie wsadzać do zbyt dużej doniczki, żeby ona nam nie szła w korzeń, tylko właśnie w liść. Jeśli chodzi o tę małą roślinkę, to ja zostawiam ją w starej doniczce. Na dno oczywiście koniecznie należy wysypać warstwę keramzytu, żeby woda nie stała. Następnie dodajemy ziemię, tak jak powiedziałam. Ja sobie tutaj mieszam perlit, torf, ziemię uniwersalną. Zobaczcie, taka ta ziemia jest leciutka. Jak biorę ją do ręki, to ona się po prostu sypie. Nie zbryla się, tylko jest bardzo, bardzo lekka. No i już. Ot cała filozofia. No i mamy to załatwione. Myślę, że w tej doniczce sansewiera będzie spokojnie rosła sobie przez 2 lata i wtedy, kiedy ona zacznie już rozpychać, wtedy przesadzę ją do nowej donicy. Tutaj mamy maluszka takiego. Po przesadzeniu intensywnie podlewam i myślę, że kolejne podlewanie to będzie gdzieś za jakieś dopiero 2 tygodnie najwcześniej. Jeżeli chodzi o odmiany, to naprawdę mamy spory wybór tutaj, jeśli chodzi o sansewierię. Odmiany wyższe, odmiana Laurenti potrafi osiągnąć nawet do 1,5 do 2 metrów wysokości. Jeśli chodzi o odmiany niższe, to tutaj przede mną jest Golden Flame. One mają szersze liście, również wybarwiające się na żółto. I im więcej światła, tym fajniej się wybarwiają. Tutaj mam odmianę Moonshine o liściach srebrnych. Im młodsze listki, tym bardziej są takie delikatne w kolorze właśnie srebra, w kolorze jasnej zieleni. Tutaj przede mną to odmiana cylindryczna, ma taki kształt palcowaty. Tutaj ja posadziłam sobie tę roślinkę, myślę, że 2 lata temu i to był taki paluszek jeden, a teraz w tym momencie mam już 4, więc nie spodziewałam się, że ona aż tak szybko będzie rosła. Wygląda fajnie, ale warto ją przesadzić, bo wtedy taki efekt jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, jeżeli ona rośnie nam pojedynczo i te paluszki tak właśnie się rozkładają jak tiara. Zwana jest też tiarą emerald, ta sansewieria. Tutaj przede mną widzicie sansewierię Bacularis. Z tej sansewierii można pleść warkocze. Ona się tak fajnie rozkłada, ma takie przyjemne w dotyku bardzo liście. One są takie walcowate troszeczkę i fajnie, fajnie wygląda, kiedy splecie się z niej takie warkocze. Tutaj jest odmiana taka typowo niska. W ogóle stwierdziłam, że w przyszłym roku stworzę z sansewierii taką kompozycję w dużej donicy, takiej podłużnej, i nasadzenia wyższe dam sobie z tyłu, natomiast te sansewierie w niskich odmianach dam sobie z przodu. Połączę to z grudnikami, z aloesami i myślę, że to będzie super wyglądać. Jeżeli chodzi o szkodniki, które atakują te rośliny, zdarza się to bardzo rzadko, ale najczęściej są to tarczniki lub wełnowce. Więc od czasu do czasu należy roślinę wziąć pod prysznic, zrobić jej taką kąpiel. Ja przecieram również liście, jeżeli widzę, że pojawiają się takie szkodniki. Tarczniki to są takie twarde skorupki, które możemy zauważyć, natomiast wełnowce no to taka wata, one są powleczone taką jakby białą watą. Ja do usuwania takich szkodników używam również olejku Nim, który mieszam z wodą, z kropelką płynu do naczyń i po prostu liście przecieram. Ale szczerze mówiąc, bardzo rzadko się to zdarza. Sansewierie są bardzo odporne, także
Jak sami widzicie, uważam, że ta roślina jest naprawdę najłatwiejsza w uprawie, najbardziej odporna. No i nie ulega wątpliwości, że są to piękne rośliny, które sprawdzą się zarówno we wnętrzach takich klasycznych, jak również nowoczesnych, jak również rustykalnych. Nigdy nie byłam przekonana do tej rośliny. Uważałam, że w moim wnętrzu, które ma charakter bardziej taki, wiecie, rustykalny, nie będą fajnie wyglądać, ale teraz mam ich coraz więcej i naprawdę szczerze polecałabym Wam Sansevierię. A przy okazji spójrzcie tutaj po mojej lewej stronie, Strelitzia biała Nikolai. Kupiłam ją chyba 2 lata temu. Zobaczcie, jakie ma piękne liście. Można się tutaj poczuć jak w prawdziwych tropikach, ale jest jeden feler. Ta strelitzia jeszcze w ogóle mi nie zakwitła, więc może ktoś z Was podpowie mi, co trzeba zrobić, żeby taka strelitzia kwitła. Daję nawóz do roślin kwitnących. Nie wiem, czy to prawda, że powinno się dawać nawóz do pomidorów, więc bardzo proszę, jeżeli wiecie, co trzeba zrobić, żeby ten okaz zakwitł, to będę ogromnie wdzięczna. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten mój krótki dzisiejszy odcinek Wam się podobał, że być może osoby, które nie wiedzą, od jakiej rośliny zacząć swoją przygodę z roślinami doniczkowymi, to rozwiałam Wasze wątpliwości. Sansevieria będzie odpowiednim wyborem. Są odporne, są piękne, nie wymagają w ogóle troski. Kiedy wyjeżdżacie na wakacje, wyjeżdżacie w dłuższą podróż, zostawiacie te rośliny samym sobie i one sobie świetnie poradzą. Tak naprawdę im mniej, mam wrażenie, im mniej poświęcamy im czasu, tym lepiej rosną. Pamiętajcie, nie przelewamy tych roślin, dajemy przepuszczalną ziemię i będą Wam wszędzie rosły. W słońcu, w cieniu, w półcieniu, na parapecie, gdzieś z boku mieszkania. Także rewelacyjne rośliny. Moi kochani, subskrybujemy ten kanał. Nie zapominamy oczywiście o tym, żeby algorytmy YouTube'a wychwytywały miłe rzeczy, że treści są przydatne dla Was, że Wam się te filmy po prostu podobają. Lajkujemy ten filmik i widzimy się za kilka dni. Żegnam się z Wami serdecznie.